Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. W ostatnich zmianach w organizacji ruchu na ulicy Grzegorzeckiej dużo się ostatnio mówi w Krakowie. Do kierowców zakłopotanych tymi zmianami dołącza pan Jan, który pyta, jak bezpiecznie i prawidłowo wyjechać z Alei Daszyńskiego w ulicę Grzegorzecką w kierunku ulicy Dietla. Pan Jan pisze, że ten wyjazd nie jest łatwy, bo musi zwrócić uwagę na przejście dla pieszych, za którym jest dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Za nią torowisko, na którym dopuszczono ruch samochodowy, a do tego wszystkiego jeszcze wyłączono sygnalizację świetlną. Czy ten wyjazd to faktycznie taka katorga, jak to określa pan Jan? Już jakiś czas temu zapraszali nas państwo na skrzyżowanie Daszyńskiego z Grzegorzecką. Myśmy nie chcieli tutaj przyjechać z programem Jeźdź Bezpiecznie, ponieważ wiedzieliśmy, że ta organizacja ruchu jest czasowa. Że to była organizacja na próbę. Zrobiono drogę rowerową w ciągu ulicy Grzegorzeckiej, także kierowcy mieli do dyspozycji tylko torowisko tramwajowe jadąc w kierunku ronda Grzegorzeckiego. Powiedziane było na próbę. Wydaje się, że ta organizacja ruchu na jakiś czas pozostanie. Uporządkowano tutaj troszkę malowanie na ulicy Daszyńskiego, które poprzednio nie było do końca jasne i czytelne. W tej chwili niby wszystko wiadomo, aczkolwiek ta linia oddzielająca miejsce wyłączone z ruchu jeszcze jest jako tako widoczna, ale miejsce wyłączone z ruchu nie. No i właśnie pojawiają się tutaj pojazdy, które chcą w prawo skręcić z prawego pasa, a tak nie mogą. Jest jeden, jedyny pas ustanowiony do jazdy w ulicę Grzegorzecką, niezależnie od tego, czy chcemy skręcić w lewo, czy w prawo. Jeden, jedyny. Co oczywiście w znaczny sposób korkuje ulicę Daszyńskiego, no bo wyjazd z Daszyńskiego naprawdę nie jest łatwy. Mamy tam do pokonania najpierw przejście dla pieszych, potem staramy się zatrzymać pojazd za przejściem dla pieszych, a przed drogą rowerową. No a potem, szczególnie jak jesteśmy pewni, że nie ma rowerzystów i z lewej strony jadące w kierunku ronda Grzegorzeckiego pojazdy nie będą przez nasz wyjazd pozbawione pierwszeństwa, możemy próbować, widząc, że nie zbliżają się tramwaje, wyjechać. Ratując się lewym pasem na ulicy Grzegorzeckiej, ewentualnie korzystając z tego, że piesi akurat przechodzą przez przejście dla pieszych w poprzek ulicy Grzegorzeckiej. Pokażemy teraz, jak tutaj trudno się wyjeżdża i na co w szczególności należy uważać. No już choćby ta kolejka pojazdów oczekujących na możliwość wjazdu w Grzegorzecką świadczy o tym, że ten wyjazd nie jest łatwy, nie jest płynny. No cóż, była tutaj kiedyś sygnalizacja świetlna. Wyłączono ją ze względu na tą drogę rowerową, ale myślę, że jeżeli ta organizacja ruchu miałaby się utrzymać, ta sygnalizacja świetlna jednak byłaby tutaj potrzebna. To jest trudne skrzyżowanie. Bez sygnalizacji świetnej naprawdę trudne. A włączenie sygnalizacji świetnej wymaga dodatkowych sygnalizatorów dla rowerzystów. No ale myślę, że nie byłoby jakiegoś większego problemu zrobić te sygnalizatory. Synchronizując je z przejściem dla pieszych, jakiś wysięgnik, jeden czy drugi. Uważam, że najważniejsze, żeby kierowcy, którzy jechali ulicą Grzegorzecką, zostawiali miejsce. Bo teraz widzicie państwo, ten biały samochód, to Dacia Logan, zablokowała skrzyżowanie. Nie róbmy tego, bo inaczej ci z Daszyńskiego nigdy nie wyjadą. Na razie czekamy przed przejściem. Tamten pojazd wyjechał dość odważnie na ścieżkę dla rowerów, ale być może, że przeliczył się rozliczeniu. Tym bardziej, że prawą stronę widać dobrze dopiero, jak się stoi tak. No i tutaj jest problem z rowerzystami, którzy czasem niechętnie objeżdżają te pojazdy, ale zrozumcie, rowerzyści, tutaj czasem innej możliwości nie ma, żeby wyjechać na pewno bezpiecznie, żeby nie wymusić pierwszeństwa. A organizatora ruchu, jeżeli miałby utrzymać tę organizację dalej, proszę o rozważenie jednak włączenia tutaj sygnalizacji świetlnej na nowo. Tu akurat ona jest potrzebna. Nie powiem, że niezbędna, ale bardzo przydatna i poprawiająca bezpieczeństwo. Teraz moja kolej. Na razie próbuję przed
drogą dla rowerów, no bo i tak nie przejadę, jedzie autobus, z lewej strony duży ruch, nie mówiąc już o ruchu z prawej strony, który właściwie zawsze jest duży. No jak się skończy ruch z lewej strony, to będziemy próbowali coś ze sobą zrobić, ale tak naprawdę nie widzę jeszcze takiej możliwości. Nie widzę tej przerwy w ruchu na Grzegórzeckiej, która umożliwiłaby mi wyjazd. No teraz coś takiego się zaczyna stwarzać. No i mam nadzieję, że kierowcy jadący ulicą Grzegórzecką mi tego wszystkiego nie utrudnią. No, na lewy pas tutaj się wydostałem, aczkolwiek tutaj ciągła linia, która chyba tutaj jest, trochę to źle widać, przeszkadza. Moim zdaniem ona w tym miejscu nie powinna być. No bo ten wyjazd na chwilę na ten lewy pas niczemu nie przeszkadza, a potem na Zamek Błyskawiczny przemieścimy się na pas prawy. Także myślę, że ta ciągła linia jest tutaj pomalowana za długo i niepotrzebnie. O właśnie, kolejny samochód, który tutaj wpada w pułapkę. No on mógł chcieć dobrze. On chyba dalej nie widzi nawet tego miejsca włączonego z ruchu, no bo popatrzmy, no trudno je zobaczyć. No i chciałby w prawo, więc uważa, że pojedzie w prawo, no i nie bardzo pojedzie w prawo. Myślę, że się nie zdecyduje na jazdę po chodniku. Kolejny, popatrzmy. Kierowca z Krakowa, tamten z Krakowa nie był, więc go bardziej można tłumaczyć. Ale nawet Krakus, jak tutaj pierwszy raz się pojawi, może się pomylić. Zobaczymy, co zrobi kierowca tego białego Subaru. No, na razie tak jakby zdesperowany chciał jechać w prawo. No nie, pojedzie na swoje miejsce, tylko że po ciągłej linii, no rozpychając się trochę, no wpuszczono go. No i najpierw zmieniał pas na lewy, powinien był odwrócić ten kierunkowskaz. No a teraz chce skręcić w prawo. No nie jest tutaj bezpiecznie, nie jest tu dobrze. Nigdy nie podejmijmy żadnej decyzji pochopnie, że już za długo stoję, już jadę, niech się dzieje co chce. Nigdy w ten sposób. Obserwujmy, uważajmy, etapujmy. Sygnalizacja świetlna jest nieczynna i są ewidentne problemy z przejazdem. Tak, no więc teraz obserwujemy sytuację przed drogą rowerową. Pojazdów z lewej strony na razie nie ma. Możemy spróbować się wydobyć na pas lewy, aczkolwiek widzicie Państwo, wymaga to, nie chcę powiedzieć odwagi, ale no, szybkiego podejmowania decyzji i bacznej obserwacji. Ten pojazd z lewej strony nadjeżdżał dość szybko, no i trzeba tak to zrobić, żeby nie wymusić na nim pierwszeństwa. Jeżeli nie mamy pewności, poczekajmy. Nic na siłę, nic w pośpiechu. No cóż powiedzieć na podsumowanie? Właściwie podsumowanie było już powiedziane podczas tych moich kolejnych przejazdów. Powtarzam raz jeszcze. Tutaj przydałaby się sygnalizacja świetna włączona na nowo. Oczywiście trzeba dodatkowe sygnalizatory dla rowerzystów. Jeśli jej nie ma, ten wyjazd jest naprawdę utrudniony. Musimy go etapować. Musimy czasem skorzystać z wyrozumiałości czy pomocy innych uczestników ruchu. Ci, którzy jadą Grzegórzecką, czasem tę Grzegórzecką blokują na wysokości właśnie ulicy Daszyńskiego. Nie wolno tak jeździć. Nie utrudniajmy dodatkowo tego trudnego wyjazdu ulicy Daszyńskiego. Także organizatora ruchu prosimy jednak o przeanalizowanie tego miejsca jeszcze raz. No na pewno trzeba uczytelnić ten prawy pas, że on nie nadaje się do jazdy. Wyraźnie to oznaczyć. Tutaj powinno być malowanie warstwowe. Takie, które jest widoczne również, i to wyraźnie z daleka widoczne, również jeżeli jest nieco zaśnieżona, czy też jest od nas od jezdni mokrej, to jest ten okres. Organizator ruchu musi o tym pamiętać. No dopóki nie będzie włączona ta sygnalizacja świetna, to przynajmniej tyle. A rozważenie włączenia sygnalizacji świetnej wydaje się potrzebą chwili. No i jeszcze ta linia ciągła, za długa. Ona jest potrzebna tuż przed wjazdem tramwajów na przystanek. Ona jest za długa, ona utrudnia wyjazd. Przecież moglibyśmy się na dłużej zaczepić na lewym pasie, bo przecież moglibyśmy na początek nawet pojechać tym pasem do lewoskrętu, do zawracania, który nie jest specjalnie wykorzystywany, i potem na zasadzie Zamka Błyskawicznego zmienić na prawy pas. To już ułatwiłoby wyjazd Daszyńskiego. No w tym momencie ten wyjazd na lewy pas jest możliwy na bardzo krótkim, za krótkim odcinku. Także organizator ruchu ma tutaj jeszcze coś do poprawy.
Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.